dobry Państwu. Jakże miło, że wpadliście Państwo na klasyczną odsłonę Inowrocławia. Tu w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu właśnie dziś rozpoczął się tydzień z klasyką. Ino Classic Festival 2021. Za chwileczkę tutaj na scenie wystąpi Leszek Możdżer, a ja serdecznie zapraszam Państwa najpierw na wystawę klasyków. Dzięki współpracy z Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy udało nam się zgromadzić w Galerii Miejskiej w Inowrocławiu prace plastyczne najwybitniejszych polskich malarzy. Spotkacie tam na pewno Witkacego, na pewno Kantora, a przede wszystkim spotkacie tam Leona Wyczółkowskiego. Zapraszam! Do 15 października potrwa Ino Classic Festival. To już druga edycja siedmiodniowego projektu, podczas którego dzieła muzyczne, plastyczne, literackie i teatralne prezentowane są w Inowrocławiu. Tydzień skomponowany klasyką to wyjątkowe wydarzenie skierowane nie tylko do miłośników tego gatunku muzyki. Cały czas traktujemy ten festiwal jako prezentację sztuk wzorcowych. Czegoś, do czego możemy się odnosić, co tak naprawdę inspiruje kolejne pokolenia i będzie inspirowało kolejne pokolenia. Ale najważniejsze jest to, że udało nam się w tym roku połączyć współpracę wielu instytucji naszego miasta, także naszego regionu. I tutaj nie brakuje mi tak naprawdę słów, ażeby wyrazić wdzięczność Muzeum Okręgowemu imienia Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, które dzięki uprzejmości dyrekcji pana dyrektora Kuczmy oraz kustoszy tegoż muzeum udało nam się sprowadzić do Inowrocławia obrazy najwybitniejszych polskich malarzy, artystów, których wszyscy znają. Zdzisław Beksiński, Tadeusz Kantor, Olga Boznańska, czy właśnie Leon Wyczółkowski. Po co? Ano po to, żeby można było tak naprawdę obcować bezpośrednio ze sztuką, która tak naprawdę inspiruje do dziś. I jesteśmy w stanie na jej bazie tworzyć zupełnie, kreować zupełnie nowe emocje. A przy okazji tak naprawdę okazało się, że udało nam się także zaprząc do współpracy takie instytucje jak Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu, czy Biblioteka Miejska imienia Jana Kasprowicza, czy Szkoła Muzyczna, która fantastyczne koncerty przygotowuje w wersji tym razem bezpłatnej w swojej sali muzycznej. To wszystko powoduje, że ten festiwal rozrósł nam się i wzbogacił o wyjątkową oprawę. We foyer tutaj w tym momencie widzą Państwo także wystawę prac Wojtka Fabiszewskiego, który towarzyszy nam od 2 lat ze swoim aparatem z fosy, czyli z tego miejsca, z którego tak naprawdę wszyscy fotoreporterzy realizują zdjęcia koncertowe. Tutaj znajdziemy zarówno klasyczne fotografie, jak i bardzo dynamiczne z koncertów rockowych, portrety artystów, ale także widać publiczność doskonale bawiącą się podczas wszystkich wydarzeń, które są realizowane w Inowrocławiu. Do tego wszystkiego przed teatrem zaprosiliśmy na wystawę i właśnie pojawiły się w dniu inauguracji naszego festiwalu klasyczne modele samochodów. To jest również sztuka. To jest również coś, co tak naprawdę pokazuje, jak bardzo zmienialiśmy się przez lata i czym dysponujemy dzisiaj, tak naprawdę miało swoje korzenie w dawnych latach. Artyści cenią wydarzenie za jego wysoki poziom, organizację oraz przekonują, że muzyka klasyczna jest i będzie ponadczasowa. Dla artystów występ nabiera nowego znaczenia. Wreszcie po lockdownie mogą grać koncerty na żywo z udziałem publiczności. W Inowrocławiu bywałem i bywam bardzo często. Jako tak po żartem, po serio mówię, że
jako ja jestem już na emeryturze w Akademii Muzycznej, a często bywam w szkole muzycznej w Inorocowie, to jest jakby te moje pierwsze miejsce pracy, ale to tak mówię pół żartem, pół serio. Wracając do koncertu, no muzyka fortepianowa rzeczywiście jest piękna, najpiękniejsza jest tych utworów multum. Gdybym nawet chciał wybrać ze swego zbioru te najpiękniejsze, to bym musiał tutaj grać do rana i też bym nie wyczerpał, więc jest to wybór troszeczkę może nieprzypadkowy, bo bardzo myślałem nad tym, żeby to wszystko miało powiązanie. Ale wybrałem muzykę przede wszystkim XIX wieku, muzykę, którą bardzo często chętnie się słucha, utwory popularne typu Światło Księżyca Debussy'ego czy serenadę Schuberta. Tu jako ciekawostka można powiedzieć, że jest to przecież pieśń, ale właśnie chcę też pokazać, że pieśń była opracowywana na fortepian, w tym wypadku przez Franciszka Liszta. Oczywiście nie może zabraknąć kompozycji Paderewskiego, Szymanowskiego. Z ciekawością śledzę rozwój tego festiwalu. Na pierwszej edycji rok temu miałem przyjemność tutaj wystąpić z kapelą Bydgoscienzis. Graliśmy cztery pory roku Vivaldiego. Dzisiaj już zaprezentujemy utwór Franciszka Schuberta, który jest o wiele bardziej, myślę, wymagającym dziełem klasycznym niż wszystkim bardzo dobrze znane cztery pory roku. Także to jest świetne, że publika chce słuchać muzyki klasycznej, że w takich miejscach właśnie znajduje się czas na organizację festiwali, gdzie muzyka klasyczna jest tą królową, jest tą rzeczą, która niesie za sobą i przyciąga publikę. To jest najważniejsze, że jednak ludzie cały czas są spragnieni, mimo wielkich festiwali muzyki rozrywkowej, powracać do tych korzeni, do tej muzyki klasycznej, która też jest świetną rozrywką tak naprawdę. Także bardzo się cieszymy i ja z całych sił trzymam kciuki za tego typu wydarzenia, żeby miały swoją kontynuację przez wiele, wiele lat. Muzyka rozrywkowa, jak sama jej nazwa wskazuje, służy do rozrywania jakichś tam, powiedzmy, warstw człowieka, czyli prawdopodobnie do tego, żeby oderwać go od tych wyższych, ważniejszych tak naprawdę rzeczy, bo to te wyższe tematy, takie tematy ostateczne, takie tematy związane z pewnymi poszukiwaniami właśnie duchowymi, sensu życia, pytania o siebie, po co to wszystko tu się odbywa, to jest to, co sprawia, że nasze życie zaczyna mieć taką głębię. Natomiast muzyka rozrywkowa jakby odrywa nas od tego, czyli nas to jest próbuje rozerwanie i człowiek zajmuje się tylko potrzebami ciała. No ja mam ambicje grać muzykę taką, która właśnie ze względu na moją intencję też kieruję uwagę na te sprawy, które ubogacają człowieka wewnętrznie. Raz mi się to udaje, raz nie. Pomaga mi mój fortepian, który jest w stroju 432, uważany za strój. To 2 lata budowałem ten fortepian. Z fortepian mistrzami różne próby, dyskusje, wymiany strun i tak dalej. Udało się w tych częstotliwościach 432 zbudować instrument. No i muszę powiedzieć swojego doświadczenia rzeczywiście, że to środowisko rezonansowe mniej działa na intelekt, a bardziej właśnie na uczucia. Energia to jest coś, co nas wszystkich łączy. Nawet było takie słowo ra, którego dzisiaj się nie używa, czyli radość na przykład, że ktoś ma wystarczającą ilość energii, to jest ra dosny, czy komuś jest ra źniej, czyli ma też tego prądu więcej, czy nawet sama kultura, czyli kult u ra, świadczyłoby o tym, że chodzi o tę energię, która nas wszystkich zasila i cała kultura jest właśnie po to, żebyśmy się jednoczyli i właśnie energetyzowali. To jednak nie koniec festiwalu, bo na deskach Inowrocławskiego Teatru wystąpią jeszcze Krzesimir Dębski i Anna Maria Jopek. Odbędą się także koncerty w Szkole Muzycznej. Organizatorami wydarzenia są miasto Inowrocław i Kujawskie Centrum Kultury. Patronat honorowy nad festiwalem objęli marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Brejza oraz starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska. To wszystko w programie. Na kolejny kwadrans z ratusza zapraszamy za tydzień.